Żyła sobie kiedyś koza, która miała 7 dzieciątek, koźlątek, a kochała je tak mocno, jak tylko matka potrafi kochać swoje dzieci. Jednego razu postanowiła iść do lasu po jedzenie. Przywołała więc całą 7 do siebie i rzekła: Kochane dzieciątka koźlątka, ja idę do lasu. Miejcie się na baczności przed wilkiem. Jeżeli uda mu się wejść do domu, pożre was ze skórą i kośćmi. Ten łotr przebiera się i przyjmuje inne role, ale poznacie go po chropowatym głosie i czarnych łapach. Koźlątka zaś odrzekły: Droga mamo, jeżeli jest się na baczności, nie martw się o nas. Koza zabeczała więc i ruszyła uspokojona do lasu. Nie trwało długo, jak zapukał ktoś do drzwi domu i zawołał: Otwórzcie, drogie dzieciątka koźlątka, wasza mama przyszła i każdemu coś przyniosła. Lecz koźlęta poznały po chropowatym głosie, że to był wilk. Nie otworzymy! Zawołały. Nie jesteś naszą mamą, ona ma miły i przyjemny głos. Głos jest chropowaty, jesteś wilkiem! Poszedł więc wilk do kramarza i kupił sobie wielki kawałek kredy. Zjadł kredę i wtedy zrobił się jego głos miły i jaśniejszy. Potem wrócił, zapukał do drzwi i zawołał: Otwórzcie, drogie dziadki, wasza mama wróciła i każdemu coś przyniosło. Lecz wilk położył czarną łapę na parapecie. Zobaczyły to koźlątka i zawołały: Nie otworzymy! Nasza mama nie ma takiej czarnej łapy jak ty! Ty jesteś wilk! Pobiegł więc wilk do piekarza i rzekł: Uderzyłem się w łapę! Posmaruj mi ją ciastem! Gdy mu już ją piekarz posmarował, pobiegł wilk do młynarza i rzekł: Posyp mi łapę białą mąką! Młynarz pomyślał, że wilk chce kogoś oszukać i się najpierw wzbranił, lecz wilk rzekł: Jeśli tego nie zrobisz, to cię zjem! Młynarz wystraszył się i pobielił wilkowi łapę. Wilk poszedł po raz trzeci pod drzwi, zapukał i rzekł: Otwórzcie, drogie dzieciątki, wasza kochana mama wróciła i każdemu coś z lasu przyniosła. Koźlęta zawołały: Pokaż nam swoją łapę, żebyśmy widziały, czy jesteś naszą mateczką. Wilk położył łapę na parapecie. Gdy koźlęta ujrzały, że była biała, uwierzyły w to, co wilk mówił i otworzyły drzwi. Lecz kto wszedł? Wilk. Koźlęta wystraszyły się i chciały się schować. Jedno wskoczyło pod stół, drugie do łóżka, trzecie do pieca, czwarte do kuchni, piąte do szafy, szóste pod balię do prania, siódme do skrzyni zegara ściennego. Lecz wilk znalazł je wszystkie i połknął jedno za drugim, nie zastanawiając się długo. Tylko tego najmłodszego w zegarze ściennym nie znalazł. Wilk, jak się już nasycił, pomaszerował dalej, położył się na zielonej łące pod drzewem i zasnął. Niedługo potem wróciła koza z lasu do domu. Ach, co zobaczyła! Drzwi stały otworem, stół, krzesła i ławy poprzewracane, balia była rozbita, pościel z łóżka zerwana. Koza szukała koźlątka, lecz nie mogła ich znaleźć. Wołała każdego po kolei po imieniu, lecz nikt nie odpowiadał. W końcu, gdy zawołała najmłodsze, odpowiedział cieniutki głosik: Droga matko, jestem w skrzyni zegara ściennego. Wyciągnęła matka koźlątko z ukrycia. Opowiedziało jej, jak przyszedł wilk i wszystkich pożarł.
Możecie sobie wyobrazić, jak stara koza płakała nad biedną dziadką. W końcu wyszła z domu zawodząc żałośnie, a najmłodsze koźlątko pobiegło za nią. Gdy doszła na łąkę, wilk ciągle jeszcze leżał pod drzewem i chrapał, że gałęzie się trzęsły. Stara koza oglądała go ze wszystkich stron i ujrzała, że w jego brzuchu coś się ruszało i kotłowało. Ach Boże, pomyślała, czy moje dziadki, które wilk na kolację połknął, może jeszcze żyją? Musiało wtedy pobiec koźlątko do domu po nożyce, igłę i dratwę. Stara koza rozcięła łotrowi brzuch. Ledwo zrobiła jedno cięcie, koźlę wystawiło już głowę, a gdy dalej cięła, wyskoczyła cała szóstka. Koźlęta były zdrowe i nie miały nawet jednej szramy, bo łapczywy wilk połknął je w całości. Ależ była to radość! Uściskali swoją drogą matkę i skakali jak pasi koniki. Lecz stara rzekła: idźcie i poszukajcie wielkich kamieni. Wypełnimy nim brzuch łotrowi, póki jeszcze śpi. Przytargały więc koźlęta w pośpiechu kamienie, wetkały mu je do brzucha, ile wlazło. Stara koza zaszyła mu brzuch tak szybko, że nic nie zauważył i nawet się nie ruszył. Gdy się wreszcie wyspał, stanął na nogi. Przez ciężkie kamienie w brzuchu poczuł wielkie pragnienie. Ruszył więc do studni, by się napić, lecz gdy zaczął biec, kamienie poczęły uderzać o siebie i się przewracać w brzuchu. Zawołał więc: a co w moim brzuchu tak stuka i puka? Kamienie czy kozy tańczą oberka? A gdy doszedł do studni, pochylił się nad wodą, ciężkie kamienie wciągnęły go na dno, że się marnie utopił. Kiedy koźlęta to ujrzały, przybiegły pośpiesznie i głośno zawołały: wilk nie żyje, wilk nie żyje! A potem złapały się za ręce i zatańczyły z matką z radości wokół studni.